31 grudnia wspominamy błogosławioną Józefinę Nicoli, zakonnicę. Józefina urodziła się 18 listopada 1863 roku w Casatisma koło Pawii we Włoszech. Była piątym spośród 10 dzieci. Rodzice troszczyli się o wychowanie religijne swoich dzieci. Zapewnili im dobre, radosne dzieciństwo. W młodości Józefina boleśnie przeżyła śmierć swojej siostry Pauliny, a jeszcze bardziej brata Jana, którym opiekowała się podczas choroby. Sama z natury była grzeczna i uczynna. Uczyła się w szkołach prowadzonych przez siostry zakonne. Uzyskała też dyplom nauczycielki, gdyż miała wielki talent pedagogiczny. Zamierzała poświęcić się nauczaniu ubogich dzieci. Za radą kierownika duchowego w wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, czyli Sióstr Szarytek. Po odpowiedniej formacji w Wigilię Bożego Narodzenia 1889 roku złożyła pierwsze śluby. Wtedy też napisała: „Przyrzekam, Panie, że z miłości ku Tobie chcę zawsze służyć ubogim i żyć w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Jestem jednak taka słaba i oziębła. Ty, Panie, znasz moje upadki, dlatego wspomagaj mnie i napełniaj Twoim światłem. Obdarz mnie łaską, abym mogła dobrze żyć i zasłużyć na szczęśliwą śmierć”. Tym słowom Józefina była wierna przez całe swoje życie. W Zgromadzeniu Sióstr pracowała w kilku szkołach jako nauczycielka. Zawsze była starannie przygotowana do lekcji, ale nie poprzestawała na tym. Pomagała uczennicom, które były mniej zdolne, a także znajdowała dzieci pozbawione opieki, żyjące na ulicach i im też zapewniała naukę oraz katechizację. Gdy Józefina miała około 30 lat, pojawiły się pierwsze oznaki gruźlicy. Wtedy na kilka miesięcy wyjechała w góry w okolice Turynu. Początkowo wydawało się, że choroba została zaleczona. Wkrótce powróciła do pracy w szkole. Józefina pracowała bardzo ofiarnie, intensywnie, na tyle, na ile pozwalało jej zdrowie. Pełniła też ważne funkcje w zgromadzeniu i pracowała w kilku różnych domach zakonnych. Uczyła się żyć z chorobą i mimo choroby. A gdy już nie miała siły pracować, modliła się w intencji zgromadzenia i w intencji swoich uczennic. Siostra Józefina napisała sama o sobie: „Jest rzeczą sprawiedliwą, aby spotykały mnie upokorzenia i cierpienia, aby spadały na mnie różne krzyże. Jestem przecież oblubienicą Chrystusa upokorzonego i ukrzyżowanego. Oblubienica musi upodobnić się do swojego oblubieńca i dlatego muszę podążać za nim na Kalwarię”. Czyniła tak samo, jak napisała. W pokorze przyjmowała różnego rodzaju cierpienia, których niemało doświadczyła w życiu. Mimo to zawsze była radosna i pogodna. Właśnie tak zapamiętały ją współsiostry. Józefina zmarła 31 grudnia 1924 roku w wieku 51 lat. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się 3 lutego 2008 roku w Cagliari na Sycylii. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Józefiny udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.